Miejsca nie brakuje, więc zabieram moją żonę na czarnego rumaka i ruszamy. Już wszystko wiemy. Dzisiaj, w sumie od wczoraj, rozpoczął się w Kłajdepie Festiwal Morza. Jak widzicie, impreza trwa w najlepsze. Mnóstwo grajków, mnóstwo sklepów, miejsc, gdzie można się napić, zjeść. Po prostu szaleństwo. Sprawdziłem, doczytałem. Od poniedziałku do soboty, od 10 do 20 można na Litwie kupować alkohol, w niedzielę od 10 do 15. A moja żona to naprawdę. Wszystko muszę prosić o wszystko. Miejsca nie brakuje, więc zabieram moją żonę na czarnego rumaka i ruszamy do centrum. Do czarnego ducha. Tak jest, do czarnego ducha. Jeszcze nie wiemy, jaka imprezka odbywa się w centrum, ale słyszymy już dobiegającą muzykę. Na tym parkingu, który tam widzicie, tutaj te wszystkie kampery, to tam mieliśmy stanąć. Normalnie jest tam miejsce, ale teraz zobaczcie, same osobóweczki, wszystko kompletnie już zajęte, więc domniemam, że to dlatego policja zawracała wszystkich z centrum. I może być coś związanego właśnie z takimi wielkimi łodziami, bo tam jedna już nadpływa, tam jest ich tam, powiedzmy, nie wiem, 20 tych mężczyzn i kobiet, którzy wiosłują, i to może być spowodowane właśnie tym. Ale nic, zmierzajmy do centrum i zobaczmy, co tam się dzieje. Weszliśmy w ten totalny tłum, ale nie wiem w sumie do końca, co się dzieje, bo to nie są na pewno dni tej miejscowości, ale ścisłe centrum, totalnie zapchane, mnóstwo ludzi, zresztą zobaczcie, co chwilę jakaś muzyka, pełna jakichś, wiecie, wystawkowych rzeczy, no jest tego tutaj naprawdę cała masa. Już wszystko wiemy. Dzisiaj, w sumie od wczoraj, rozpoczął się w Kłajdepie Festiwal Morza. Do 28 potrwają tutaj imprezy z tym właśnie związane, bo ta miejscowość mocno z morzem zawsze związana była. Chociaż jej historia jest bardzo burzliwa, bo co się odradzała, to ją niszczyli. Mówi się, że Kłajdepa jest jak Feniks, bo wiele razy powstawała z popiołów. I jest to też największy port Litwy. Jest to też bardzo ważne miejsce, jeśli chodzi o Litwinów, no i właśnie dostęp do morza. Dzisiaj też będą tu imprezy towarzyszące, związane z tym, że rozpoczyna się olimpiada w Paryżu. Więc przejdźcie się z nami i zobaczcie, jak taka impreza, taki targ, takie wystawki wyglądają właśnie w Kłajdepie. Jak widzicie, impreza trwa w najlepsze. Mnóstwo grajków, mnóstwo sklepów, miejsc, gdzie można się napić, zjeść. Po prostu szaleństwo po tych kilku tygodniach pobytu, gdzie nie było nigdzie ludzi w tych krajach bałtyckich. Teraz po prostu istne szaleństwo. Przenieśliśmy się do totalnego szału ludzi. No i tak właśnie wyglądają tutaj w Litwie wakacje. No to załapaliśmy się jeszcze, zobaczcie, na pochód związany z Dniami Morza. Tam już przechodzi też mnóstwo osób, różnych organizacji. A tutaj poobklejany samochód, ale wiemy, że będzie tego więcej, więc nie uciekajcie.
To może być Straż Graniczna. Wiesz? Co tu się, moi drodzy, dzieje, to sobie nie możecie wyobrazić, ale zobaczcie sobie, jak te wszystkie auta, wszystkie służby i ludzie, którzy biorą udział w tej paradzie, wyglądają bardzo wesoło, bardzo radośnie. Wszyscy świętują Dni Morza, więc i my poświętujemy razem z nimi. A teraz ponoć najstraszniejszy pomnik, jaki można spotkać w basenie Morza Bałtyckiego, to czarny duch, który wychodzi z wody, żeby porwać niegodnych czy niegodziwych. Tutaj macie jakąś krótką informację o tym, ale nie wiem, czy jest coś po angielsku. Nie, chyba tylko po litewsku. Jak jest festyn i jest zabawa, to oczywiście musi być też wesołe miasteczko. Tego też nie brakuje, jak i atrakcji. To zróbmy teraz tak. Ja wam postaram się jak najwięcej ponagrywać, a jak najmniej gadać, żebyście zobaczyli, jak Litwini świętują. Tam na dole możecie zobaczyć, tutaj byliśmy, jeśli chodzi o tego czarnego ducha. Tutaj normalnie jest most, ale to jest też most ruchomy, zwodzony tak zwany, chyba tak to się nazywa, albo ruchomy, bo on tylko idzie lewo, prawo. Pełno ludzi, jak cały czas widać, właśnie mówimy, że tu chyba cała Litwa się zjechała. No ale chyba ważne święto dla nich, więc nie dziwota. To czekamy, aż most się zamknie i ruszymy dalej. Cofnęliśmy się na główną ulicę, bo Iza chciała zgrzeszyć. Babel Dabel. Z lodami waniliowymi. Bardzo fajnie przygotowywane, na świeżo wypiekane. No więc niech ona sobie konsumuje, a my jeszcze gdzieś tu się po tej okolicy pokręcimy. To, moi drodzy, czego u nas w sumie już się nie spotyka. Smażony chleb. Tutaj bardzo dużo osób go zjada. Pachnie w ogóle wszędzie tym smażonym chlebem, jak się idzie. Do tego jest jakiś sos, prawdopodobnie czosnkowy. No może się skusimy, zobaczymy, bo to taka potrawa, bym powiedział, z dzieciństwa, kiedy chleb już był czerstwy i trzeba było go dobrze podsmażyć i można było go w smaku zjeść. No moi drodzy, jeśli będziecie kiedyś w Litwie, w Kłajdepie, bo nie wiem, czy to jest jakiś przepis ogólnokrajowy, czy też z tego miasta, to musicie pamiętać, że po 21 alkoholu w tym mieście się nie kupi. Znaczy w sklepie, bo w lokalach cały czas widać, że ludzie popijają sobie alkohol, piwka, jakieś inne mocniejsze aperolki, a ja wszedłem sobie do sklepu, żeby wziąć sobie coś do naszego domku i dostałem po prostu wyzywany tam, że próbuję zakupić piwo. Jak zobaczycie, życie w lokalach cały czas się toczy, my mocno odeszliśmy od tego ścisłego centrum zabawy i imprez w tej chwili, ale jeszcze tam pewnie na chwilkę wrócimy, bo chcemy zobaczyć drugą stronę tych bulwarów, tak to nazwijmy. Sprawdziłem, doczytałem. Od poniedziałku do soboty, od 10 do 20 można na Litwie kupować alkohol, w niedzielę od 10 do 15. Więc jeśli tu będziecie i będziecie mieli ochotę na coś procentowego, to weźcie to pod rozwagę. No i moi drodzy, największy absurd polega na tym, że właśnie po 21 można w lokalach
powiedzmy, że też gastronomicznych, kupić w butelce piwo. I teraz powiedzcie mi, gdzie tu jest ta prohibicja i ograniczenie dostępu do alkoholu. Moi drodzy, przygrywają stare litewskie kawałeczki, jakaś orkiestra starszych panów. Tutaj kanał, tutaj statek, tam toczy się życie, ale tutaj jak widzicie też. Więc teraz my sobie troszeczkę nad tym kanałem pochillujemy. Damy sobie buziaczka. A moja żona to naprawdę. Wszystko muszę prosić o wszystko. A my widzimy się za jakiś czas. Jak możecie zobaczyć, 22:52. My oficjalnie zakończyliśmy nasz wypad na tą wielką imprezę na Litwie. Było fajnie, było sympatycznie, no ale teraz czas się ogarnąć i przygotować do dnia jutrzejszego. Co ważne, tutaj ten parking jest bardzo fajny, zobaczcie, zresztą cisza i spokój, to raz, pomimo że tam jest wielka impreza. Dwa, na cmentarzu bez problemu dostępna woda, a nawet gdyby awaryjnie ktoś potrzebował, są dwa toj-toje, więc dałoby radę zlać i toaletę. My wzięliśmy sobie tylko wodę, teraz szykujemy się do kąpania i do spania, bo jutro kolejne przygody na kanale HitPlaneta.pl. A Wam już mówię, dobranoc!